Piłkarzy ręcznych MKS Wieluń już tylko godziny dzielą od historycznego pierwszego po 25 latach przerwy meczu w Lidze Seniorów. W sobotę 19 listopada w hali Wosir podopieczni Dariusza Torchały w meczu pierwszej kolejki Ligi Wojewódzkiej gościć będą rezerwy pierwszoligowego piotrkowianina. Spotkanie, na które wstęp jest wolny, rozpocznie się o 18. Przygotowania rozpoczęły się pod koniec sierpnia. Niestety beze mnie. Drugi trener Wojtek Psuja przygotowywał drużynę pod kątem motorycznym. Od połowy września rozpoczęliśmy treningi techniczne, ponieważ część tutaj, nawet spora część tych zawodników miała dość sporą przerwę w treningach. W tej chwili jesteśmy na kończeniu części przygotowań taktycznych i ostatnio byliśmy wczoraj na sparingu w SPR Zawadzkiem. Wcześniej były również sparingi z Oleśnicą, które oglądałeś tu z ławki, jeszcze nie jako trener, można powiedzieć. Potem był sparing w Grodkowie. Wczoraj ostatni trening w Zawadzkiem, można powiedzieć, że z rezerwami pierwszoligowców. Czy jesteś bogatszy o wiedzę po tych grach kontrolnych? Czy wiesz, czego brakuje? Jakie są silne punkty drużyny? Zakładamy, że Piotrków nie będzie słuchał tego wywiadu. Nie, na pewno nie wszystko zobaczy się na treningu. Sparing pokazuje inne rzeczy. Natomiast, mecze dwa z Oleśnicą, które odbyły się na początku września, to były takie praktycznie mecze z marszu, gdzie drużyna trenowała dopiero od dwóch czy trzech tygodni i była na etapie dopiero konstrukcji budowania. Mecz w Grodkowie, który odbył się dwa tygodnie temu, był już meczem dużo lepszym. Przypomnę, że Grodków gra w drugiej lidze. Oni w tej chwili już są w trakcie rozgrywek ligowych, także można powiedzieć, że są już w pełni przygotowani do sezonu, natomiast my dopiero startujemy. Graliśmy 3 razy po 20 minut. Prowadziliśmy przez pierwsze dwie tercje. Głupie 10 minut zdecydowało, że jednak ten mecz przegraliśmy. Natomiast na pewno cieszy gra. Podobnie było w meczu, w którym graliśmy wczoraj z SPR-em. Tak jak powiedziałeś, to są rezerwy pierwszej ligi. Nawet grało dwóch zawodników, którzy aktualnie występują w pierwszej lidze. Przegraliśmy ten mecz 3 bramkami, gdzie na 7 minut przed końcem jeszcze prowadziliśmy jedną. Także sądzę, że wszystkie te sparingi graliśmy z drużynami, które w klasach rozgrywkowych są wyżej od nas. Może poza drugim meczem z Oleśnicą, który tutaj w Wieluniu rozegraliśmy i niestety wypadł on kiepsko. Z pozostałych meczy jestem zadowolony. Widzę, że drużyna już się krystalizuje. Także myślę, że powinno być dobrze. W każdym z tych sparingów jedna taka prawidłowość mi się nasuwa. Gorsza końcówka, ta trzecia tercja, nawet ta połowa trzeciej tercji. Nawet w tym przegranym sparingu z Oleśnicą też ta ostatnia tercja była najsłabsza. Z czego to może wynikać? Czy już można mówić, że kondycja czy wybieganie to jest to, na czym jeszcze trzeba popracować? Jeżeli chodzi o mecz z Oleśnicą, to drużyna była w tym momencie akurat w trakcie przygotowań motorycznych, także tam trudno było wymagać kondycji. Natomiast powtórzyła się sytuacja w Grodkowie i wczoraj w Zawadzkiem. Ale jeszcze wrócę na chwileczkę tylko do meczu z Oleśnicą. Mimo wszystko, nawet jeżeli drużyna nie jest przygotowana kondycyjnie, to jeżeli gra 20 zawodników przeciwko 7, gdzie można ciągle robić zmiany, a Oleśnica przyjechała tylko z jednym rezerwowym bramkarzem i okazało się, że to oni nas zabiegali, a nie my ich, to niestety jest zły syndrom. Jeśli chodzi o Grodków, tutaj były siły, powiedzmy, odwrócone. To myśmy byli skromniutkim składem, natomiast oni grali w 20. Trafiło się głupie 10 minut. Ja może podsumuję, jeszcze powiem tylko o meczu z Zawadzkiem. Tutaj już kondycja nie szwankowała na pewno. Doświadczenie? Doświadczenie tak. Doświadczenie zdecydowanie po stronie rywali. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jeszcze musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Ja muszę to zawodnikom uświadomić. Póki co to gramy wtedy,
kiedy jesteśmy na styku, kiedy mamy przewagę. Natomiast jeżeli już przeciwnik zaczyna prowadzić, to nagle gdzieś ta psychika siada, opadają skrzydła. No i tutaj nad tym trzeba będzie przed meczem jeszcze popracować. Czy cokolwiek wiesz o tych rywalach z trzeciej ligi? Mam na myśli składy personalne, na przykład ten Piotków. Czy on jest w stanie się wzmocnić zawodnikami z pierwszej ligi, z pierwszej drużyny? Czy może znasz kilku zawodników, którzy będą grać przeciwko twojej drużynie? Z tego co wiem od trenera Anilany, Anilana gra wyłącznie juniorami. Z Piotrkowa prawdopodobnie, tam zresztą w Piotrkowie i w Tomaszowie występują, drużyna zbudowana jest na bazie juniorów, natomiast w Piotrkowie no, prawdopodobnie będą występować dwóch czy trzech zawodników starszych, z zaplecza jak gdyby ekstraklasy. Czy będzie dobry handball w sobotę w hali Wosji? No mam taką nadzieję. Ja tylko myślę, że tych kibiców, którzy chodzą na mecze drużyn młodzieżowych, a jest ich zawsze sporo, nie trzeba zachęcać, bo na pewno przyjdą zobaczyć po tylu latach po raz pierwszy drużynę seniorską i to u siebie w inauguracji, także myślę, że nawet nie trzeba zapraszać, sami przyjdą myślę i będą wspierać drużynę i kibicować.